No na pewno jesteśmy zadowoleni, bo uważam, że to jest trudny teren. Raz aura stadionu, widać było w pierwszych minutach, że nasi zawodnicy są lekko elektryczni, jak ja to mówię. Nie jest też prosto grać taką grę, jaką my chcemy grać, czyli dużo, dużo krótkiej gry, otwarcie od bramki, tworzyć sytuację, dominować, grać cały czas wysokim pressingiem, tak też trenować. I myślę, że były takie momenty szarpania. W drugiej połowie no budujemy się, bo mieliśmy mecze z czerwoną kartką, których nie wygraliśmy i tutaj zachowaliśmy się bardzo dojrzale. Ten moment złapaliśmy taką kulturę gry, zmieniliśmy stronę, utrzymaliśmy, tworzyliśmy swoje szanse, pompowaliśmy pressing przeciwnika. Gramy dalej, trenujemy. Myślę, że liga jest wyrównana, jest dużo dobrych zespołów, bardzo się rozwinęła przez ten ostatni czas. Trzeba być cały czas czujnym i robić swoje, bo mieliśmy już przykład w pierwszym spotkaniu, że każdy walczy i każdy rywalizuje i chce się nam postawić. Indywidualnie chciałbym pochwalić na pewno zmienników, Kondzie Andrzejczaka i Mikołaja Łabojko, plus Lucjana Zielińskiego, bo no dali dużą jakość, dali taki właśnie spokój, kulturę, zmianę centrum, a Lucjan, no czerwona kartka, zrobiona to już nie pierwsza, plus pojedynki na boku, taka duża intensywność, odwaga, wytrzymał spotkanie mentalnie, więc duży plus. No nie tak chcieliśmy to rozgrywać. Byłem bardzo zadowolony z tego, jak zespół funkcjonował w pierwszej połowie. Na pewno będziemy musieli robić większą skuteczność, bo wykonaliśmy kilka naprawdę dobrych akcji. Mecz toczyliśmy w dobrym, szybkim tempie. Wiele takich elementów, które na pewno dla kibica są atrakcyjne. Tylko tyle, że w Bielsku dzisiaj na pewno jesteśmy źli, wkurzeni na to, że nie mamy przynajmniej jednego punktu, a mamy zero. Na pewno drużyna wykonała bardzo dużo pracy, bardzo mądre zachowania, takie taktyczne, techniczne w niektórych momentach. Brakowało tego właśnie tego wykończenia. Później grając w dziesiątkę, mieliśmy swój taki plan na to, żeby czekać na tę sytuację. Wiemy, że nieraz jest tak, że w dziesiątkę grając jeszcze potrafi się zespół na tyle zebrać, że wygrywa takie spotkania. Taki mieliśmy właśnie plan. Stąd też te działania nasze, że przeszliśmy na 4-4-1 plus bramkarz. Byliśmy dobrze usposobieni, dobrze nastawieni. Później korygowaliśmy, jeszcze szukaliśmy różnych rozwiązań. No ale to było dzisiaj za mało, żeby z dobrym przeciwnikiem Polonia wygrała. To jest zespół, który długo większość zawodników ze sobą gra i są systemowi, grają dobrą piłkę. Uważam, że na pewno jestem przekonany, że kiedy gralibyśmy po 11, ten wynik byłby inny. Nie mówię o tym kompletnie, że akurat taki identyczny, czy gdzieś tam Polonia by wygrała, czy my byśmy wygrali, ale uważam, że on byłby inny. W procesie naszej drużyny na pewno nowe doświadczenia, nowe emocje, które towarzyszyły nam w trakcie pierwszej połowy, w trakcie drugiej połowy, w przerwie. Bardzo ciekawe, konstruktywne rozmowy, czy to w sztabie, czy z zawodnikami, pewna strategia i z tego na pewno jestem bardzo zadowolony. Zespół przeżył dzisiaj coś, co jest bardzo cennego. Jest to lekcja, z której musimy właśnie wyciągać wnioski i wierzę, że ten zespół będzie na tyle mocny, że takie sytuacje będą wzmacniały zespół i będą scalały do tego, żeby właśnie wykazywać się dobrą jakością. Bo tej jakości w wielu momentach dzisiaj było dużo i chciałbym, żebyśmy tak przede wszystkim walczyli o każdą piłkę, żebyśmy tak funkcjonowali, ale z dołożeniem jeszcze takiej jakości, szczególnie jeśli chodzi o wykończenie akcji. Gratulacje dla Polonii. My zakasamy rękawy i pracujemy dalej, żeby wygrać mecz. Mamy puchar, później mamy ligę i do tych dwóch meczów musimy się bardzo dobrze przygotować. Na pewno drużyna potrzebuje zwycięstwa. W sparingach odnieśliśmy, ale nie odnieśliśmy w lidze ani w oficjalnym meczu. I wszystko przed nami i bardzo duża wiara w to, że ten zespół pokaże jeszcze i ten góralski charakter i przede wszystkim jakość piłkarską na boisku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.